Cześć! Kolejne już w naszym zestawieniu państwo powstałe po upadku ZSRR. Nielubiany sąsied wcześniej o jej omawianej Armenii, a zarazem piękne górskie państwo, prawie jednolite pod względem ludności i religii. Dzisiaj troszeczkę o Azerbejdżanie. Zapraszam. Stolicą jest Baku. Językiem urzędowym jest azerski. Walutą jest manat azerbejdżański. Prezydentem Azerbejdżanu jest Ilham Aliyev. Powierzchnia Azerbejdżanu wynosi 86 600 km2 oraz liczy sobie 9 822 000 mieszkańców. Religią dominującą jest islam. Islam przywędrował do Azerbejdżanu w okolicach V wieku podczas najazdu do Arabów. Do dziś zmienił się jedynie rodzaj. Po rozdziale islamu na sekty Azerbejdżan prawie w 100% przyjął szyizm, czyli na chłopski rozum ten mniejszy i trochę lżejszy odłam islamu, w którym kobiety niekoniecznie noszą burki, a mężczyźni piją dużo alkoholu. Od XVIII wieku aż do rozpadu ZSRR Azerbejdżanu nie było na mapie poza krótkimi epizodami związanymi z krótkotrwałymi państwami, jak na przykład Zakaukaska Demokratyczna Republika Federacyjna w 1918 roku. I tak jak wspominałem kilka odcinków temu, po uzyskaniu niepodległości w 1991 roku, do dziś Azerbejdżan toczy spór z Armenią o Górski Karabach. Będąc w Azerbejdżanie, na pewno warto zobaczyć wiecznie płonącą ognistą górę, czyli Yanar Dag, Park Narodowy Kobustan z wulkanami błotnymi, Pałac Szachów Szyrwanu oraz majestatyczne jezioro Ksan Bulan. Na zakończenie trochę ciekawostek. W kraju tym odbywałem się zawody o nazwie 7 piękności. 7 dziewczyn dostaje szydełka i nici, za pomocą których musi w wyznaczonym czasie robić pończochy. Zwycięża ta, która w najkrótszym czasie stworzy najlepsze. Na terenie dzisiejszego Azerbejdżanu, w jaskini Azik, ponad 500 tysięcy lat temu rozpalono pierwsze ognisko. Pożyczanie w nocy pieniędzy lub chleba przynosi pecha. Herbata podawana jest w szklankach w kształcie gruszki. Spożywana jest często z dżemem. I to już by było na tyle ze wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o Azerbejdżanie. Jeśli masz jakiekolwiek rady czy pytania, zapraszam do komentowania. I tym akcentem udało się nam omówić wszystkie państwa na literę A. Chcesz być na bieżąco? Sprawdź mój fanpage, link w opisie. A już za tydzień polecimy na Bahamy. Na razie.